Jak człowiek jest młody, przyjaźni się bezinteresownie. W miarę jak nabywa doświadczenia i jest coraz starszy, zaczyna przyjaźnić się w celu osiągnięcia pewnych korzyści. Przeważnie tak jest, albo przyjaźni się ze strachu, albo przyjaźni się z ciekawości, ale taka bezinteresowna przyjaźń to właściwie rodzi się tylko w dzieciństwie. Tam jak się bawimy w pikuty, w piaskownicy z chłopakami, jak gramy w kluchę, jak wyciągamy ich na wagary do lasu, rodzą się takie przyjaźni, których nie jest w stanie człowiek odtworzyć już później. Może dlatego, że za szybko żyjemy, może dlatego, że stajemy się nieufni. Przeważnie stajemy się nieufni poprzez swoje doświadczenia życiowe, ale radzę wszystkim, żeby zapomnieli o tej nieufności i wracali do dzieciństwa. Powiem wam taką historię, bardzo piękną. Tutaj jak chodzę po Juracie, wiadomo, że przejeżdża pociąg, lokomotywa cudowna. I stoją ludzie starsi, dojrzali i mówią do siebie tak: ojej, jak tu jest okropnie, jedzie pociąg, ja bym nie chciał tutaj mieszkać, nie można spać. Okropnie, pociąg jedzie. A obok stoi taki mały chłopczyk, ich wnuczek, i mówi tak: babciu, pociąg jedzie, jak to cudownie. I chciałabym, żeby ludzie wrócili do tego dziecinnego pociągu, żeby spojrzeć jeszcze raz na to zupełnie z innej strony, bo na tym polega akceptacja, afirmacja życia i patrzenie na siebie w zupełnie inny sposób.